witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, oczywiście w nowym już roku kalendarzowym, w roku pańskim 2023, jeszcze raz pozdrawiam noworocznie, bo idzie dopiero z 15 stycznia, więc początki tego nowego etapu. Jeszcze raz życzę, żeby to był etap błogosławiony, żebyśmy podczas realizacji tego etapu zawsze byli ludźmi odpowiedzialnymi. Proszę Państwa, drodzy telewidzowie, jak widzimy, jesteśmy jeszcze w atmosferze świątecznej, widzimy choinkę, tutaj też ewentualnie widzimy żłóbek, no chociaż może niedokładnie, ale proszę uwierzyć, on jeszcze jest, chociaż jesteśmy w okresie zwykłym. Mówiłem Państwu w ubiegłą niedzielę, że taki okres zwykły rozpoczęliśmy niedzielą Chrztu Pańskiego. Okres zwykły ma to do siebie, że przestajemy śpiewać kolędy, że też znikają symbole Bożego Narodzenia typu choinki, czy żłóbek w domu, czy w kościele, czy na ulicy, ale pozwalają jeszcze przepisy liturgiczne na to, że tego rodzaju symbole, o czym też dokładnie wiemy, mogą jeszcze pozostać do 2 lutego, a więc do Święta Matki Bożej Gromnicznej. Dlatego też cieszmy się jeszcze właśnie tymi symbolami. Patrzmy na te choinki z radością, patrzmy na żółek z radością i z nadzieją i śpiewajmy te wspaniałe pieśni, te wspaniałe kolędy, które tak bardzo nas nie tylko rozczulają, ale które ożywiają naszą wiarę, tę wiarę tradycyjną, które pozwalają na to, że te święta stają się nam cały czas bliskie i że stają się w ten sposób cały czas obecne, chociaż już może o nich troszeczkę zapomnieliśmy. Kochani, no właśnie dzisiejsza niedziela. Jest to, jak wiemy, 2 niedziela zwykła w okresie zwykłym i proszę Państwa, gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według Świętego Jana, jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże słów z szacunkiem. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, który gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on objawił się Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępuje z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, na którym ujrzysz ducha wstępującego, spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Kochani, znowu wracamy do Jana Chrzciciela. Ten Jan Chrzciciel był obecny bardzo mocno w okresie Adwentu. Ten Jan był obecny też w ubiegłą niedzielę, jako ten, który udzielał chrztu z wody Jezusowi Chrystusowi. I dzisiaj znowu widzimy Jego, widzimy Jana i widzimy Jezusa. Jan zobaczył Jezusa jego w sposób fizyczny, który przechodził obok niego i wtedy zwraca się do niego, w zasadzie opisuje jego, może nie tyle mówi do niego, ile mówi o nim. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on objawił się Izraelowi. Jan znowu potwierdza, jak słyszymy, to, że Jezus jest Synem Bożym, Baranek Boży, czyli po prostu Syn Boży, czyli Bóg. To potwierdzenie ma miejsce w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o Jana. On mówi, że idzie ode mnie mocniejszy, ja nie jestem godzien rozwiązać rzemika u jego sandałów, że właśnie jest ten, który będzie miał taką moc, że tej mocy ja nie będę w stanie objąć. I dzisiaj znowu właśnie go słyszymy, że to jest Baranek Boży, to jest Baranek Boży, więc potwierdza niebo, potwierdzają pasterze, potwierdzają czyli królowie, potwierdza Symeon. Jan Chrzciciel po raz kolejny to czyni. I kochani, my dołączmy się też do właśnie tej plejady potwierdzających synostwo Boże. Przyłączmy się i mówmy swoim życiem, mówmy swoją codziennością, że Jezus jest Barankiem Bożym, że Jezus jest naszym Zbawicielem, że Jezus jest Panem, naszą drogą, naszą prawdą, naszym przeznaczeniem. Oto kochani, módlmy się i tego sobie życzmy wzajemnie, aby to właśnie cały rok, który rozpoczęliśmy, był takim właśnie rokiem, kiedy to będziemy widzieli Jezusa jako naszego
naszego Zbawiciela. Poza tym, drodzy Państwo, warto zauważyć, że w najbliższy wtorek, a będzie to 17 stycznia, będzie to Dzień Judaizmu. Już od roku 1997 właśnie taki Dzień Judaizmu przeżywamy, czyli Dzień naszych starszych braci w wierze, o czym powiedział święty Jan Paweł II, że właśnie religia żydowska, czy Żydzi, czy nasi właśnie bracia, to są starsi bracia w wierze. Dlatego też modlimy się za ten naród, modlimy się za ten naród, modlimy się wspólnie, żeby Jezus Chrystus, żeby Bóg, żeby właśnie to wszystko, co nas łączy, wiara w Boga, żeby to łączyło w sposób taki radosny i w sposób taki też bardzo, bardzo, że tak powiem, skuteczny. Poza tym też we wtorek, jak powiedziałem, Dzień Judaizmu, ale jest to Wigilia kolejnego tygodnia ekumenicznego. Taki tydzień ekumeniczny rozpoczniemy, proszę Państwa, już niedługo, bo 18 stycznia będzie trwał, jak wiemy, do 25 stycznia, od święta katedry świętego Piotra do nawrócenia świętego Pawła. Tydzień ekumeniczny, na czym on polega? To jest modlitwa o jedność w Kościele Chrystusowym, o jedność, tę jedność, która została zachwiana na przestrzeni wieków, ta jedność, której brakuje, jedności wszędzie brakuje, w naszych sercach, w naszym życiu małżeńskim, rodzinnym, kapłańskim, prawda, w ogóle w naszym życiu doczesnym, a także w naszym życiu religijnym, w naszym życiu chrześcijańskim. Oczywiście są to tylko i wyłącznie nasze egoizmy, nasze słabości, które powodują tego rodzaju sytuacje. Dlatego właśnie taki tydzień ekumeniczny ma za zadanie, żeby modlić się o jedność w Kościele Chrystusowym. Ten sam Kościół, ten sam Chrystus, ta sama Ewangelia, ten sam krzyż. I my też właśnie w tym wszystkim musimy znaleźć się jako ludzie wierzący w Chrystusa i ludzie wierzący Chrystusowi. Poza tym też warto zauważyć, że właśnie to hasło, które nam będzie towarzyszyło w tygodniu ekumenicznym, to są następujące słowa. Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. Kochani, czyńmy dobro i szukajmy sprawiedliwości. To dobro, które spowoduje, że nasze życie będzie piękniejsze i ta sprawiedliwość, która też spowoduje, że nasze życie będzie bardziej bezpieczne, bardziej ludzkie i bardziej, bardziej Boże. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich, którzy tworzą Kościół Chrystusowy, braci w Kościele prawosławnym, braci w Kościele protestanckim, tych wszystkich, którzy właśnie mają to samo Pismo Święte, ten sam krzyż i tego samego Chrystusa. Zostańcie z Bogiem.